Czy zastanawialiście się kiedyś, w jaki sposób działają zapory na rzece i do czego można wykorzystać zgromadzoną przez nie energię? Aby to prosto wyjaśnić, wykonałem trójwymiarowy model największej w Polsce zapory wybudowanej w dolinie rzeki San. Zaporę usytuowano na przewężeniu doliny w taki sposób, by miała ona stosunkowo małą długość wynoszącą około 664 metry. Im krótsza zapora, no tym teoretycznie tańsza konstrukcja. Zapora ma wysokość ponad 80 metrów i jej celem jest spiętrzanie dopływającej wody. Wysokość lustra wody w maksymalnym punkcie w pobliżu zapory wynosi około 60 metrów. Spiętrzona woda dzięki tej zaporze ma wysoką energię potencjalną względem drugiej strony zapory, a to umożliwia wykorzystanie tej energii. Z lekcji fizyki albo z moich filmów o energii potencjalnej pewnie wiecie, że gdy zmienia się energia potencjalna ciała, to ta zmiana może być wykorzystana na wykonanie pracy mechanicznej. Podobnie jak młotek upadający z dużej wysokości uderzając o gwóźdź potrafi go wbić, tak i woda spływająca z dużej wysokości uderzająca w łopaty turbin wykonuje pracę wprawiając łopaty w ruch. Taka zapora jak i spadający młotek to swoją drogą świetne przykłady, w których dochodzi do zmiany energii potencjalnej grawitacji w energię kinetyczną ruchu postępowego. Obracające się ramiona turbiny przekazują swój ruch obrotowy do wnętrza urządzenia, gdzie dochodzi do przekształcenia części energii mechanicznej w energię elektryczną w podobny sposób, jak odbywa się to w rowerowym dynamo. Energia elektryczna jest przekazywana do transformatora blokowego, zwiększającego napięcie do 110 kV, a następnie trafia do rozdzielni, z której odbierana jest przez węzeł energetyczny południowo-wschodniego województwa podkarpackiego. Przedstawiony przeze mnie model takiej elektrowni wodnej jest nieco uproszczony, ale sama idea działania myślę, że w zupełności wystarcza dla młodego widza. Co ciekawe, zapora w Solinie to tak zwana zapora szczytowo-pompowa. Oznacza to, że nie pracuje ona w trybie ciągłym, a jedynie wtedy, gdy jest duże zapotrzebowanie na energię elektryczną. Na przykład w godzinach szczytu. Praca ciągła zapory byłaby w sumie nieopłacalna, a zbiornik z wodą, czyli jezioro Solińskie, zostałoby dosyć szybko opróżnione. Aby zapobiec nadmiernemu usuwaniu wody ze zbiornika, zapora jest w stanie odwracać bieg tej wody, no i przepompowywać ją z powrotem do zbiornika głównego. Zwłaszcza wtedy, gdy występuje nadmiarowa energia w sieci elektrycznej, której na dodatek można wykorzystać. Zapora, jak i jezioro Solińskie jest celem wielu wycieczek i jedną w sumie chyba z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych tamtego regionu. Swoją drogą warto zobaczyć to miejsce. Robi wrażenie. A czy wy już widzieliście na żywo w swoich wakacyjnych podróżach to miejsce? Piszcie w komentarzach. Cześć!